sobie wsiedli obaj. Nie, 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 zostaw! Oho. Wow. Niby się spodziewałem, ale to zawsze... O, Alex Bryan, masakra. O nie! Nie! Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Minecraft From The Fog. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku stwierdziłem, że pójdziemy sobie do Endu. Zabić po prostu smoka Enderu i myślę, że w tym odcinku to będzie wszystko, co zrobimy, ponieważ w następnym odcinku bym chciał pójść sobie po prostu do End City po elytrkę, więc po prostu no w Endzie za bardzo też nie ma co robić, więc ja już sobie tutaj wszystko przygotowałem. W tej skrzyni, tutaj mamy oczy Enderu, tutaj jakieś potki, które nam zostały po walce z Herobrinem, takie jedzenie, jakiś budulec, coś tam, jakieś strzały, tutaj też sobie skrzynię wziąłem i w razie jakbyśmy chcieli sobie coś tam do niej schować, w razie jakbyśmy umarli, to że po prostu tam coś było w tej skrzyni jednak, ale myślę, że powinno być git. Jak możecie zauważyć, również dodałem sobie shadery i moim zdaniem teraz ta gra wygląda o wiele lepiej, szczególnie, że noc tutaj jest tak piękna, tak klimatyczna, szczególnie jeszcze jak pada deszcz, to jest wtedy coś pięknego i naprawdę ma taką aurę horroru. Jak możecie zauważyć, zniknęła wioska. Jest tutaj wszystko przerównane, przeorane, że tak powiem. Tutaj aż do tego lasu herobrinowego i tutaj do tego lasu i tutaj już więcej nie będziemy równać, jedynie tutaj po bokach te właśnie klify. O nie, Alex Bryan. Właśnie co do Alex Bryan, jak to równałem wszystko, no to po prostu strasznie ta, strasznie mnie prześladowała Alex Bryan, więc jeszcze Goatman mi tutaj gdzieś warczy. Co jeszcze zrobiłem? Tutaj, oh shit, I'm watching you. No, za dużo dźwięków. No tutaj też tą tabliczkę mi postawiła Alex Bryan. Tutaj też wyrównałem sobie ile mogłem, tam do, aż do tamtego drzewa i tam już nie będzie więcej równane. Tylko tutaj też nie będzie więcej równane, tutaj tylko sobie zetnę tą ścianę, żeby to wyglądało w miarę naturalnie. I tutaj już tyle będzie równane, jedynie w tamtą stronę pójdziemy sobie, gdzie ta tabliczka jest właśnie. No i jeszcze sobie będziemy równać tamtą stronę, gdzie jest ta ściana. Ale to już jest moje zmartwienie. Więc po co ja to tak właściwie równam? Już mówiłem, że będzie nam łatwiej uciekać przed tymi mobami wszystkimi i tak dalej, ale przede wszystkim jest to po prostu taki mój eksperyment osobisty, po prostu żeby zobaczyć, jak się będzie grać na takim płaskim terenie, co będę mógł tutaj sobie zrobić, jakby to wszystko wyglądało, gdybym tutaj sobie wszystko ładnie porównał. Więc w tym sezonie po prostu będziemy sobie to równać, a w drugim sezonie, bo to będzie sezonowa seria, po prostu będziemy sobie grać w inny sposób. Po prostu tutaj to wszystko to są testy, eksperymenty na razie, więc mam nadzieję, że wam to nie będzie przeszkadzać, że będę sobie coś czasami eksperymentował tutaj z tą grą. Dodałem sobie również animację mobom. Tutaj widzicie, ten oto villager ma białe oczy, no nie? Tylko że on ma tutaj też wyżej takie białe oczy, dlatego że on ma taką animację, jak się boi, to robi sobie takie duże oczy i dlatego to się buguje teraz. A tutaj macie zwykłego właśnie, on sobie tak fajnie porusza tymi, że tak powiem, oczami. O, zobaczcie. Tutaj tak nie będzie widać, ale no, mniejsza z tym. Swoje animacje też otrzymały moby, takie jak zombie, szkielet, pająk, creeper, enderman, wszystkie moby po prostu. Tutaj oczywiście możecie zauważyć, jak się kołysze korona drzew, to jest naprawdę świetne. Tylko nie wiem, czy ten shader nie jest za jasny po prostu. Tutaj wam jeszcze pokażę może, jak woda wygląda, bo to też jest bardzo ważne w shaderach. No moim zdaniem prześlicznie po prostu i myślę, że wam też się to będzie podobać. Więc co, myślę, że pomału będziemy sobie wyruszać w poszukiwaniu Strongholda. Tutaj jeszcze sobie poenchantowałem wszystkie itemy na ochrona 4. Tutaj kilof, naprawę dodałem sobie do siekierki też, do łopaty też. Tutaj miecz został taki jaki jest, na razie z nim nic nie będę robił. Poczekam aż się zniszczy i po prostu będę sobie robił nowy miecz.
Tutaj te grządaczki też się tak fajnie poruszają, jak możecie zauważyć, więc to jest naprawdę coś świetnego. Więc co, ja sobie biorę te wszystkie itemy, tutaj sobie jakoś poustawiam, żeby to miało więcej sensu. Te miksturki, żeby to było wszystko pod ręką. Dobra, już mamy tutaj wszystko ustawione, to mi się wszystko przyda na pewno dzisiaj. Jeszcze miałem zrobić tarczę, bo zapomniałem o niej. Totalnie. Tutaj sobie weźmiemy jedno żelazo. Akurat jest. Tarczę trzeba zrobić, bo to jest obowiązek. Dobra, myślę, że możemy sobie lecieć. Tutaj cyk. Dajemy pierwsze oko. Dobra, więc. Oho. Wow. Niby się spodziewałem, ale to zawsze. Alex Bryan, masakra. Ona mi ciągle te zombiaki zostawia. Nie wiem po co, ale ciągle mi te zombiaki zostawia. To jest denerwujące czasami. A zobaczcie, jak ta góra przepięknie wygląda. Korzystając z okazji, że sobie tak idę, jeszcze muszę poruszyć pewien temat, mianowicie modyfikacji Mickey Mouse. I tam pojawiła się jedna osoba, której ta modyfikacja się bardzo spodobała i chciałbym się po prostu odnieść co do tej modyfikacji w tym filmie. Więc chodzi o to, że po prostu mi się osobiście ta modyfikacja nie podoba, ale to też nie jest tak, że totalnie ją skreślam i tak dalej. Jeśli komuś się to spodobało, to okej, spoczko, rozumiem. I myślę, że powinniśmy to rozwiązać w taki sposób, że jeżeli pod tym filmem będzie 20 łapek w górę, no to powiedzmy raz na jakiś czas wrzucę Mikiego do odcinka. Tak, żeby każdy był zadowolony. Myślę, że to jest spoko opcja. Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie. Myślę, że to będzie w miarę sprawiedliwe. No, ja idę dalej, szukam tego strongholdu. Nie, 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 zostaw! Masakra. Tak się zrespił, a tutaj nie było zbyt komfortowego terenu, żeby się go pozbyć albo uciec. O, czyli to musi być gdzieś tutaj, bo poleciała w dół, więc co? Kopiemy się chyba w dół. Dobra, mamy to. O nie, tylko nie te małe gówno. Proszę. O nie. Dobra, jakoś to trzeba rozwalić. Dobra, udało się. Ogólnie nie mam pojęcia, jak będzie wyglądał end na tych shaderach, więc to też jest bardzo ciekawe. Nie byłem jeszcze w endzie, więc przekonamy się razem. Dobra, wchodzimy. Dobra, jest, mamy to. Tutaj się wkopiemy na razie, bo trzeba tutaj zostawić skrzynkę na pewno. Tutaj te co niepotrzebne póki co rzeczy zostawić. Jeszcze ten tłok. Tutaj co jeszcze? To. No więc end wygląda tak. Nie ma dużej. Alex Bryan tu za mną przyszła. O nie, najgorzej. Trzeba najpierw te wieżyczki. No nie! No uciekaj ode mnie! Generalnie, tak wam się przyznam, dawno nie walczyłem ze smokiem, więc to też fajne przypomnienie w sumie. Wow! I wy to widzieliście? Ona normalnie obróciła mi głowę w swoją stronę.
jest. O nie! Nie wiem, czy to widzieliście, ale Demon from the Fog właśnie za mną przyszedł. Dobra, to chyba wszystkie w sumie wieżyczki. No nie gadaj, one będą mnie teraz tutaj atakować. Nie. No, to może być ciężkie wyzwanie, jak one się tu mogą pojawiać. Na szczęście mi nie wybił jakoś wysoko, żeby mi umarł. Tak szczerze, to ja nigdy nie wiedziałem, jak się tego smoka bije tutaj w ten sposób. Ale kombosy dostaje, ty. Ale tak ogólnie to ten end się za bardzo nie różni moim zdaniem od zwykłego. Chyba, że się mylę coś. Możecie mi dać znać w komentarzu. Ty, nie wiem, czy ja właśnie widziałem Alex Bryan? Bo się skupiłem na smoku bardziej. Dobra, prawie koniec smoka. Zabiłem go ze strzału w sumie całego. Najlepszy kurna snajper jest. Gdzie on jest? Jest, mamy to! Dobra. Także korzystając z okazji, że tu mamy dużo doświadczenia, ja bym sobie ponaprawiał itemy. Po prostu. Dobra, to naprawione. No już naprawione. Więc bierzemy cały exp. Proszę bardzo, ile expa. Dalej mi tego zombiaka. Znowu? Masakra z tym Alex Bryan. Ale zanim jeszcze skończę odcinek, weźmiemy sobie jajko. Mam tutaj gdzieś przygotowane, przygotowany piston. Sobie wsiedli, obaj. Dobra, dzięki. Dobra, chyba mamy tą naszą dziurę i skrzynię. Więc tutaj sobie teraz wezmę tłok i pochodnie. Dobra, jest. Mamy to. Oh shit. Widzicie? Zombiaki mi zostawia. Masakra. No i kolejnego. No masakra jest z Alex Bryan, no. Wydaje mi się... Słuchajcie, ja mam 174 dni przeżyte na tym świecie. I generalnie wydaje mi się, że im więcej tych dni mamy, tym częściej się ta Alex Bryan pojawia i Hero Bryan też. Dobra, więc... Co, ja będę chyba pomału kończył ten odcinek, mam nadzieję, że wam się spodobał. Nie zapomnijcie o łapce w górę, subskrypcji, dzwoneczku. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał.